wiesz, ja też byłam mamą pracującą właściwie do samego końca, do porodu. Potem bardzo szybko wróciłam do pracy, ale następnie okazało się, że moja młodsza córka ma autyzm, no i musiałam de facto swoją karierę zwinąć, bo nie mogłam połączyć jej terapii z moją pracą zawodową. Nie masz takich obaw, że dziecko jednak zmieni twój świat zawodowy? W ogóle nie mam takich obaw kompletnie. My kobiety, mamy i w ogóle świadomi ludzie, też ja też nie lubię tak strasznie wartościować, bo na tym polega dojrzałość i świadomość, że podejmujemy pewne decyzje na bieżąco, że nie projektujemy sobie i właśnie nie oceniamy takich projekcji, tylko no, reagujemy przytomnie i świadomie na to, co się dzieje. Czyli postanowiłaś sobie dać więcej takiego czasu prywatnego, odpuścić trochę ten wątek zawodowy i za tym pojawiło się miejsce na dziecko? Wiesz co, nie, mówię o czymś innym, bo to jest, dziecko to jest jeszcze kolejna sprawa, która jest dla kobiety tak samo ważna jak wszystkie, prawda? Ale musiałam sobie powiedzieć, że musiałam bez żalu pewnych prac nie robić, a ja byłam zachłanna na pracę. Ola, ja pracowałam na to, żeby tą pracę mieć. Przychodziły do mnie projekty, o których ja marzyłam całe życie, a ja już nie miałam czasu, żeby je robić. Rozumiesz? I teraz weź odmów, a jak nie odmówisz, to jest masakra. Nie śpisz, nie jesz, a poza tym, gdzie twoja jakość? Gdzie twoja wiarygodność? Gdzie twoja niezawodność? Gdzie twoja... I tak dalej, i tak dalej. Więc ja parę lat temu, jeszcze przed sytuacją, z którą teraz się mierzę, taką zawodową rozmowę ze sobą, znaczy zawodową, życiową, niezawodową, odbyłam. I więc teraz jest ten kolejny piękny etap, kiedy ja już tam to mam przepracowane. Nie wszystko zrobisz na świecie. Nie możesz być wszędzie, nie możesz wszystkich zadowolić. To jest potworny problem, wydaje mi się, ludzi z show biznesu, którzy też są trochę... Czyli już wiesz, że umiesz rezygnować. Tak. Oczywiście niektórzy widzieli tylko w moim życiu czerwony dywan i umalowane rzęsy. Ale to był ten procent, który na końcu się pojawiał. Nie? Do tej pory było 90% do tego momentu. To była tyra w trampkach na zimnych planach po nocach. No. Ale jak myślisz teraz o tym swoim macierzyństwie? A teraz właśnie już przepracowałam sobie tamto i teraz bez żalu zawodowo, to już od dawna pewne rzeczy musiałam, znaczy bez żalu, musiałam to sobie powiedzieć, że nie możesz być wszędzie, nie wszystkich zadowolisz i tak dalej. A teraz w ogóle mam taki piękny etap życia, nigdy nie byłam w piękniejszym, że tak chętnie pewne rzeczy... Znaczy, jakie poświęcam? No, ciągle coś poświęcamy. Wiecie, że to jest dla mnie ten etap. Ja teraz już w ogóle tego nie... No, czyli teraz nie to myślisz o tym, że to dziecko ci coś odbierze? W ogóle nie. Cieszę się, znaczy doceniam to, że jestem zdrowa, że mam wspaniałych ludzi wokół siebie, że mam lekarzy, którzy mnie, wiesz, tak się mną wspaniale zaopiekowali. I po prostu. I to jest dla mnie tak cenne. I to jest tak wspaniałe. I wszystkim kobietom naprawdę życzę tego uczucia. Ale jeżeli to się nie zdarzy, bo ja to... Słuchajcie, no jesteśmy znowu świadomymi kobietami. No miałam gdzieś z tyłu głowy, że może się zdarzyć, że to się nigdy nie uda. I znowu to jest ta praca ze sobą, nie? No to dlatego byłam chyba też taka aktywna, bo ja wiem, że aktywność mnie leczy.